Bardzo często kobiety obawiają się bólu po operacji wszczepienia implantów. Dużo się o tym słyszy, dużo się o tym mówi, ale niewiele osób posiada wiedzę, jak to wygląda tak naprawdę. Oczywiście dolegliwości bólowe są. Wynikają one z tego, że wprowadzony implant musi rozciągnąć tkanki, rozciągnąć mięsień piersiowy, trochę skórę, i to oczywiście w pierwszych dniach może powodować dolegliwości bólowe. Ale proszę pamiętać, że nie jest to powikłanie, tylko naturalna konsekwencja operacji, która jest stosunkowo inwazyjna. Ale dolegliwości bólowe bardzo szybko mijają, i w ciągu kilku, kilkunastu dni pacjentka jest w stanie wykonywać wiele czynności. A więc nie jest to wielkim problemem. Poza tym, bezpośrednio po operacji podaje się leki przeciwbólowe, które powodują uśmierzenie bólu, zmniejszenie jego do takich granic, które są dobrze tolerowane. Tak więc, no, ból. Jest tak, naturalną konsekwencją operacji, ale nie powoduje zagrożenia. A z doświadczenia można powiedzieć tak, dolegliwości bólowe znacznie zmniejszają się, jak pacjentka po raz pierwszy zobaczy nowe, piękne, duże piersi w lustrze.